jestem studentką od 5 lat i nie mam żadnego doświadczenia kucharskiego. Gotowałem w domu, ale raczej bardziej proste potrawy. Nie jest trudne, po prostu wystarczy znać podstawowe, mieć podstawowe umiejętności gotowania, smażenia. Dzisiaj po raz pierwszy zrobiłam samodzielnie zupę pomidorową i jestem bardzo z siebie dumna. Prawie w ogóle się nie nagotowałam i to było fantastyczne, że jestem w stanie zrobić coś tak dobrego w 20 minut. To była zupa pomidorowa z mozzarellą i z bazylią, także bardzo przyjemna w smaku. I przygotowałaś to bardzo szybko, co dla mnie bardzo istotne. To jest sandwich. Najpierw kładę rybę, posypuję trawą cytrynową, zupaną, kilka kawałków chili, niestety się kończy, czosnek, do tego limonka, niestety. Kolendra, oliwa z oliwek, o której zawsze zapominam. Dzisiaj gotowałam mini pizzę razem z Dorotą. Jest gotowa mieszanka do ciasta, do pizzy. Dodaje się tylko wodę, wyrabia się. Po chwilkę trzeba poczekać, aż ciasto wyrośnie i gotowe. Pierwsza pizza była z rukolą, z serem feta, z oliwkami. Druga pizza była z peperoni, z oliwkami, papryką i parmezanem. Dzisiaj ugotowaliśmy polędwiczki wołowe w sosie chińskim. Na początku pokroiliśmy polędwiczki wołowe w drobne paseczki. Później obtoczyliśmy je w mące z sezamem i w jajku. Następnie rzuciliśmy na głęboki olej i to już się gdzieś tam z boku smażyło. W tym samym czasie zrobiliśmy sos chiński, który był przygotowany do zasmażenia razem z warzywami i z mięsem. Sos chiński pochodził z torebeczki Knora. Bardzo posmakowało mi fondue na gorąco. Wyglądało fantastycznie, bo to było czekoladowe ciasto i w środku było płynne. Tak naprawdę do końca nie wiedziałem, czy to sałatka Cezar, bo nie miałem nigdy okazji po prostu jej jeść. I nie wiedziałem, że na przykład w tej sałatce miesza się anchois razem z parmezanem i dowiedziałem się od szefa kuchni, że tak naprawdę to jest jakby główny trzon całej sałatki, całej potrawy. Naprawdę nie wiedziałam, że to może być tak proste i w gruncie rzeczy bardzo przyjemne. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawy sposób na przygotowanie drobnej przekąski na przyjęcie ze znajomymi, albo też na danie główne na, powiedzmy, romantyczny wieczór. Zawsze wydawało mi się, że to jest bardzo trudne i nigdy mi nie wychodziło, a dzisiaj przy drobnej pomocy naprawdę mi się udało i naprawdę wszystko mi smakowało, także fantastyczna satysfakcja. To jest duży fan robić takie rzeczy. Bo jest proste, szybkie i smaczne. Zapraszam serdecznie do odwiedzenia naszej strony www.knor.pl, gdzie myślę, że znajdziecie Państwo cały pakiet inspiracji do wspólnego gotowania.